Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z badań operacyjnych, z teorii gier z naturą. Chciałam Wam omówić, jak należy poprawnie przeprowadzić wybór decyzji na podstawie kryterium Hurwicza, które jest określane jako max-max. Generalnie chodzi o to, że mamy do podjęcia na żółto tutaj zaznaczone cztery decyzje w zależności od trzech stanów natury. W zależności czy podejmiemy decyzję A, B, C czy D, mamy możliwe aż trzy warianty w cudzysłowie zysku, który możliwy jest do osiągnięcia w zależności od tego, jaki faktycznie wyjdzie nam stan natury. W tym kryterium Hurwicza musimy mieć wybrany przez nas parametr lambda. Nazywamy go skłonnością do ryzyka. Może on przyjmować jednakowe wartości dla wszystkich decyzji, ale może być też ustalany dla każdej z nich oddzielnie. Generalnie ustalamy sobie parametr lambda i zaczynamy liczenie. Jeżeli na przykład skłonność do ryzyka określamy sobie jako 30%, czyli 0,3, to dla każdego z wiersza określamy zarówno najniższą, jak i najwyższą wartość wiersza. A więc tutaj z tego wiersza najniższy wynik to 5, najwyższy 15. Z tego wiersza 10 to wynik najniższy, najwyższy 30. Z tego wiersza 5 jest najniższy, 15 najwyższy. Z tego najniższy, ten jest najwyższy. Dlatego możemy zapisać to sobie w formie tabeli i zacząć podstawiać do wzoru, który tutaj mamy podany. A w nim jest powiedziane, że któraś tam decyzja, czy ten wskaźnik Hurwicza dla pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej decyzji liczony jest jako lambda razy ta minimalna z wiersza plus 1 minus lambda razy maksymalna, przynajmniej z wiersza, a z kolumny. Z wiersza, dobra. Więc w tym momencie mnożymy 0,3 razy 5 plus 1 minus 0,3 razy 15. Powtarzamy takie wyniki dla kolejnych wierszy, czyli 0,3 razy minimalna plus 1 minus 0,3 razy maksymalna daje 24, wiadomo. Jeżeli rozważamy decyzję trzecią, to mnożymy 0,3 razy ta minimalna plus 1 minus 0,3 przemnożone razy 15 daje 12 i dla decyzji czwartej wskaźnik Hurwicza ma wartość 0,3 razy minimalna plus 1 minus 0,3 razy 30, wynik mamy 24. W kryterium tym wybieramy zawsze taką decyzję, dla której wskaźnik Hurwicza jest najwyższy. W naszym szczególnym przypadku mamy aż dwie decyzje, które dają najwyższą wartość tego wskaźnika, a więc możemy powiedzieć, że z punktu widzenia tego wskaźnika, kryterium Hurwicza, najlepszą decyzją jest przyjęcie planu B lub planu D. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, możecie pisać w sprawie swoich zadań na zadania@projektymałpa.wp.pl. Możecie też zapoznać się z całym moim zakresem tematów na zadania@projekty.pl. Ze strony YouTube'a oglądajcie pozostałe filmy, które umieściłam dla Was z badań operacyjnych, nie tylko z tego samego tematu, z innych kryteriów. Również mam statystykę czy ekonometrię, inne przedmioty ilościowe. Więc filmy jak najbardziej komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, zadawajcie pytania pod filmami, a gdy będę miała możliwość, to do Was odpiszę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do dalszego oglądania.